Eminencjo, Ekscelencje, księże rektorze, bracia w kapłaństwie, siostry zakonne, panie i panowie. 21 lutego 1985 roku ksiądz Józef kardynał Glemm, prymas Polski, przybył z 12-dniową wizytą duszpasterską do swoich rodaków zamieszkujących ziemię świętego Andrzeja w Szkocji, świętego Dawida w Walii i świętego Jerzego w Anglii. Księdzu prymasowi towarzyszyli dwaj biskupi. Ksiądz biskup Szczepan Wysoły, delegat księdza prymasa do spraw duszpasterstwa emigracji oraz ksiądz biskup Jerzy Dąbrowski. Przez okres 12 dni prymas Polski był naprawdę entuzjastycznie witany i nie tylko przez rodaków, ale również przez katolików brytyjskich i chrześcijan różnych wyznań. Poprzez swą obecność w Wielkiej Brytanii w pełni potwierdził słowa, które na lotnisku Heathrow w Londynie, witając go, wypowiedział arcybiskup Westminsteru kardynał Basil Hume. Mówił tak: katolicy podróżujący po świecie w pewnym sensie nie opuszczają domu, bo dokądkolwiek się udadzą, tam znajdują dom swojego ojca i rodzinę wiary. Ksiądz prymas, odwiedzając Polaków zamieszkałych na Wyspach Brytyjskich, przybył do swojej rodziny, której na imię Polska poza Polską. Może warto przypomnieć, że pierwszy raz tego tytułu i określenia użył ojciec święty Jan Paweł II na spotkaniu z rodakami w Londynie 30 maja 1982 roku, kiedy był z wizytą duszpasterską w Anglii. Wtedy właśnie mówił do Polaków: wy nie jesteście dla mnie emigracją, wy jesteście dla mnie Polską poza Polską. Duszpasterska wizyta księdza prymasa miała dwa wymiary: wymiar brytyjski i polski. Pierwszy koncentrował się na umacnianiu osobistego kontaktu z brytyjskim kościołem katolickim na terenie Anglii, Walii i Szkocji. Drugi wymiar przebiegał wokół spotkań księdza prymasa z rodakami w polskich wspólnotach, i to obficie rozsianych na terenie Wielkiej Brytanii. Sekcja polska BBC z natury rzeczy wydarzeniu temu poświęciła najwięcej czasu, nadając codzienne komentarze swego specjalnego wysłannika, który był jednocześnie autorem dłuższego programu radiowego omawiającego wizytę księdza prymasa w szczegółach na Szkocji, Anglii i Walii. Dzięki mediom każdy Polak na Wyspach mógł śledzić przebieg wizyty dostojnego gościa, który codziennie wygłaszał homilie, kazania i przemówienia umacniające Polaków we wierze i miłości do ojczyzny. Poprzez owe katechezy i żywy kontakt z Polakami wizyta księdza kardynała Glempa bez wątpienia zrodziła duchowe owoce. Była również i okazją do zaprezentowania księdzu prymasowi spraw polskich oraz pokazania całego dorobku materialnego i kulturalnego Polaków mieszkających we Wielkiej Brytanii. Wizyta księdza prymasa w Wielkiej Brytanii odbiła się szerokim echem zarówno w prasie polskiej, jak i brytyjskiej. Obszerne tygodniki katolickie takie jak Catholic Universe, Tablet, Catholic Herald, a z polskich Gazeta Niedzielna, Czyn Katolicki, Dziennik Polski czy Tydzień Polski zamieszczały obszerne relacje z przebiegu spotkań prymasa z rodakami. Warto podkreślić także i ten fakt, że Polacy żyjący na Wyspach Brytyjskich czuli w sercach dumę i radość w związku z przybyciem głowy polskiego kościoła do nich. Wszędzie pokazywano dostojnemu gościowi wielki dorobek w postaci własnych nabytych kościołów, czasem i wybudowanych kościołów, kaplic i ośrodków parafialnych. Polacy zaprezentowali się również prymasowi jako solidna, uczciwa i wielce pozytywna grupa narodowościowa w tym kraju, Wielkiej Brytanii, która w zasadzie nigdy nie przysparzała kłopotów ani kościołowi,
Wielkiej Brytanii, a szczególnie hierarchii. Fakt ten, który początkowo irytował różnych polityków przez podkreślenie politycznego oblicza emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii, został z czasem przyjęty przez wszystkich i obdarzony wielkim szacunkiem. Brytyjczycy w miarę upływu lat nauczyli się również oceniać tę inność, powiedziałbym, emigracji polskiej i darzyć ją sympatią z racji jej patriotycznego trzonu. Na tym tle liczne prasowe, radiowe czy telewizyjne wzmianki i komentarze angielskie dotyczące dostojnego gościa w ośrodkach polskich ukazywały dozę sympatii dla księdza prymasa i polskich społeczności. Z wyrozumiałością komentowały dzienniki angielskie także pierwsze słowa księdza kardynała Glempa, szczególnie te, w których zapewniał swych gospodarzy, że jego intencją nie jest obciążanie ich swoimi problemami, ale że przybywa on w duchu radości wiary i w duchu jedności, aby podziękować wszystkim za wielką samarytańską pomoc w okresie kryzysu, która przyczyniła się w dużym stopniu do ulżenia Polakom w ciężkiej sytuacji ekonomicznej kraju, szczególnie w stanie wojennym. Sporo uwagi poświęciły wizycie księdza prymasa dwa tygodniki katolickie, The Catholic Herald i The Universe. Bardziej popularny Universe zamieścił w numerze 8 marca 1985 roku duży reportaż Sandry Pająk z wieloma zdjęciami kolorowymi i czarno-białymi, ilustrującymi kilka etapów wizyty, między innymi celebrację mszy świętej w katedrze westminsterskiej z racji konferencji episkopatów Europy. Warto wspomnieć, że na zakończenie tej mszy świętej i tylko przemawiał, oprócz głównego kaznodziei kardynała Basela Hume'a, nasz prymas kardynał Glemp. Również wspominano wizytę prymasa Glempa u prymasa kościoła anglikańskiego, doktora Rolanda Ranciego, oraz wizytę w katedrze w Cardiff, w stolicy Walii. Wcześniej zaś, w dniu 1 marca, The Universe zamieścił na pierwszej tytułowej stronie prawie całostronicowy portret księdza prymasa pod tytułem Prime of Poland, prymas Polski. Natomiast The Catholic Herald na pierwszej stronie zamieścił duże zdjęcie prymasa z napisem po polsku i po angielsku Welcome, witamy. Prasa szkocka, pisząca o wizycie księdza kardynała Glempa w pierwszej kolejności z racji trasy, bo chociaż przyleciał prymas do Londynu, po 2 godzinach odleciał do Szkocji i stamtąd rozpoczynała się właśnie jego wizyta duszpasterska. I ona przebiegała przez środkową Anglię, aż zakończyła się w Londynie. To ta prasa szkocka przychylnie odnosiła się do księdza prymasa. Pozytywne były komentowane wszystkie jego wystąpienia, również i w środkowej Anglii. Z wielką serdecznością i życzliwością ukazano w prasie szkockiej na przykład spotkanie dostojnego gościa z arcybiskupem Edynburga, kardynałem Gordonem Grayem oraz arcybiskupem Tomaszem Winigiem i z innymi katolickimi biskupami, jak również entuzjastyczne spotkanie ze społecznością polską i angielską w Edynburgu, w Glasgow i w polskim miejscu pielgrzymkowym w Carfin. Na szczególną też uwagę, o czym pięknie pisano, zasługuje miłe spotkanie księdza prymasa z generałem Stanisławem Maczkiem, dowódcą 1. Brygady Dywizji Pancernej. Jednym z bardzo pozytywnych zanotowanych wydarzeń była również wizyta księdza prymasa u arcybiskupa Yorku, anglikańskiego arcybiskupa, doktora Johna Hapgooda i wspólna z nim inspekcja zniszczonego przez pożar transeptu południowego katedry zaliczanej do jednej z najpiękniejszych katedr we Wielkiej Brytanii. Na szeroką skalę prasa brytyjska i polska także i telewizja komentowały obecność prymasa na cmentarzu lotników w Newark.
W czasie nabożeństwa na tamtym cmentarzu ksiądz prymas złożył wiązankę biało-czerwonych goździków na grobach zasłużonych polskich bohaterów czasu ostatniej wojny światowej. Na tym cmentarzu pochowany był jeszcze wtedy generał Władysław Sikorski. Relacje z tych uroczystości były obszernie komentowane w lokalnej prasie, która oprócz dobrych sprawozdań zamieściła również szereg pięknych zdjęć poświęconej tej wizycie. Atmosferę ciepłej i przyjaznej uwagi prasy angielskiej względem osoby księdza prymasa i polskich spotkań wspólnot emigracyjnych podkreślały jeszcze końcowe reportaże tygodników lokalnych, gdzie społeczność polska, szczególnie w Londynie, jest bardzo liczna. A mianowicie chodziło o Polaków w dzielnicy Ealing czy Balham, również tygodniki takie jak Ealing Gazette, South London Press i London and Tooting News zamieszczały obszerne komentarze i liczne fotografie, niektóre wielobarwne. W ten sposób pisma te wyrażały sympatię względem prymasa Polski, który zaskarbił sobie serca Anglików, jak pisał o nim jeden z angielskich dziennikarzy, Michael Miller. Ten sam autor w jednym ze swych artykułów pisał o owocach, jakie przyniosła wizyta księdza prymasa w Anglii, Walii i Szkocji. Zdaniem tego autora obecność prymasa Polski w tym kraju utwierdziła jeszcze bardziej rodaków w wierze świętej i patriotyzmie. Wspomniana już wcześniej polska prasa na bieżąco informowała Polaków o przebiegu wizyty księdza kardynała, począwszy od szkockich rubieży poprzez wizyty w polskich ośrodkach takich jak Manchester, Bradford, Huddersfield, Leeds, Leicester, Coventry, Birmingham, Nottingham, aż po Laxton Hall, gdzie mieszkał jego założyciel, ksiądz infuat Władysław Staniszewski, długoletni rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, jak równocześnie wikariusz, delegat wszystkich biskupów w Anglii i Walii. Istotnie, wizyta księdza prymasa była dla emigracji polskiej przeżyciem wyjątkowo ożywczym. Tym też należy tłumaczyć fakt tak licznej obecności Polaków na mszach świętych i nabożeństwach sprawowanych przez samego księdza kardynała. Przeżywano wspaniałą atmosferę modlitewną polskiego ludu, który chętnie słuchał prymasa i jeszcze więcej od niego oczekiwał. Stąd również tak pięknie witano dostojnego gościa w progach polskich i angielskich świątyniach. W powitaniach akcentowano silną więź i jedność z narodem. O niej mówił w swych homiliach ksiądz prymas, zachęcając do wierności Bogu i trwaniu w łączności z ojczyzną. Zamieszczała też reportaże z dokładnego przebiegu uroczystości z poszczególnych ośrodków, które ksiądz prymas odwiedzał. Ze wszystkich tych ośrodków biła wielka serdeczność dla księdza prymasa za to, że odwiedził emigrację polską, że zwizytował ośrodki parafialne i instytucje społeczne, a w Londynie takie jak Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny, w skrócie POSK, Bibliotekę Polską, Instytut i Muzeum imieniem generała Sikorskiego, Fowley Court, Dom Prowincjalny Księży Marianów, który już teraz nie istnieje, bo go sprzedano, a wielka szkoda. Z artykułów prasowych, których było niesłychanie wiele, wynika niezbicie, że w miarę jak upływały radosne dni spotkania Polaków z księdzem prymasem, wzrastała obopólna temperatura przyjaźni, zrozumienia i zaufania. Ksiądz kardynał stawał się nam coraz bliższym, bardziej nasz, jak mówili niektórzy Polacy. Pobyt jego eminencji w Londynie tuż przed zakończeniem wizyty, dokładnie 4 marca 1985 roku, był niezwykłym wydarzeniem, triumfalnym właściwie zamknięciem i podsumowaniem całej jego duszpasterskiej wizyty. Liczebność tej emigracji, na przykład w Londynie, przekroczyła wszelkie oczekiwania organizatorów programu. Wspólnoty parafialne na Balham, Ealingu, Shepherd's Bush i na Devonie przeżyły swe wielkie dni
tak jak parafie na terenie Szkocji, Walii, Cardiff, Midlandów czy w Swindon. Ukoronowaniem całej pasterskiej wizyty księdza prymasa w oczach polskiej prasy i nie tylko polskiej, może jeszcze bardziej powiedziałbym angielskiej, było wspaniałe spotkanie modlitewne, najpierw msza święta w kościele, w parafii Chrystusa Króla na Balam, gdzie ja mam być zaszczyt być proboszczem. Wtedy byłem tylko skromnym wikarem, nie liczącym się. Właśnie ksiądz prymas odprawiał tę mszę świętą i w uroczystej tej mszy świętej w niedzielę wieczorem wzięło udział około 2000 młodych ludzi, którzy nie pomieścili się w kościele, stali wokół kościoła. A potem nastąpiło spotkanie księdza prymasa z młodym pokoleniem Polaków w ośrodku parafialnym. Wszyscy z radością witali księdza kardynała i zadawali mu wiele pytań, szczególnie o Polskę, Kościół i ludzi. To spotkanie odbiło się też szerokim echem w prasie polskiej i w lokalnej prasie angielskiej. Na uwagę zasługuje również spotkanie księdza prymasa z przedstawicielami Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej Wielkiej Brytanii, Polskiej Macierzy Szkolnej, Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego, spotkanie z kombatantami oraz innych organizacji. Wszyscy dziękowali księdzu prymasowi, że potrafił ich wzmocnić. Wizyta miała wkład w lepsze zrozumienie przez Brytyjczyków naszej historii, mentalności i wartości kulturalno-społecznych naszego narodu. Wywarła ta wizyta wielki wpływ na ożywienie też dialogu ekumenicznego pomiędzy wspólnotami chrześcijańskimi Wielkiej Brytanii. Zwróciła wreszcie uwagę zachodniego świata na trudną politycznie sytuację komunistycznej Polski, uciemiężonej rządami wrogich kościołowi przywódców, a rodaków zaś utwierdziła w wierze i miłości do Boga i ojczyzny. Serdecznie dziękuję.